Cześć chłopaki. Pamiętacie tą budowę, co widzieliśmy parę dni temu? To powiem wam, że ona trwa cały czas. Przełączę kamerę i wam pokażę, dobrze? Zobaczcie chłopaki. Ta koparka tutaj będzie podnosić chyba ten kamienny krąg. Gdzieś będzie go inaczej, gdzieś go przeniesie i zamontuje. Tutaj panowie takie łańcuchy przyczepiają. Ja przybliżę, żeby to zobaczyć. Widzicie, są przyczepione łańcuchy. Teraz będzie powoli ją na pewno podnosić. Zobaczymy. Dobra, dał pan znak, że można podnosić. O, idzie, widzicie? Ale jest ciężki ten krąg, widzicie? Ci panowie nie mogą dać rady chyba. A może on ma stać właśnie w tamtym miejscu? Chyba tak, bo ramię opuszczone to chyba ma stać w tamtym miejscu. Tak, odczepiają panowie śruby i te łańcuchy i już stoi tam, gdzie powinien stać. A zobaczcie, jaki tu fajny pojazd jedzie, taka ładowarka. Wam pokażę. Zobaczcie, jaki fajny. No, koparka wycofuje się. Wycofuje chyba gdzieś na jakieś miejsce, żeby nie przeszkadzać temu pojazdowi, co ma gdzieś przejeżdżać. Bo to już wstrzymany ruch teraz, co nie? Teraz mogą przejeżdżać te samochody. Zobaczcie, jak tam się kurzy za tymi pojazdami. Zobaczcie, tu jeżdżą. To są koparki. I tu jest wykopany taki rów. Tu jest rów. I tym chyba będzie rowem właśnie płynęła rzeka, coś mi się zdaje. A tutaj koparka. A, ładuje ten piasek, zobaczcie. Żwir jest, nie piasek, tylko żwir. Jak naładuje całą tą wywrotkę, to wtedy kierowca odjedzie gdzieś, co nie?
To tu podgarnia trochę. No, on tu nie kładuje. A pojadę kawałek dalej i wam jeszcze pokażę. Tutaj te są takie kontenery. W tych kontenerach o tam pracownicy mają przerwę. Tam jest na pewno biuro. A i tam jeszcze jedna maszyna stoi. Podjedziemy zobaczyć, dobrze? Patrzcie, jaki spychacz, jakie ma gąsienice fajne. Niezły pojazd, co nie? O, tamta koparka, zobaczcie. Już naładowała chyba do pełna, bo ten pojazd odjeżdża. Także wszystko już tam musi ten pojazd na pewno wysypać ten żwir i wróci pusty. Wiecie? A tu jeszcze wam pokażę, z tyłu jest właśnie są te biura i tu w tych barakach mogą odpocząć pracownicy. I jeszcze zobaczcie, bo ta koparka tak podsypuje tak na górę, że jak przyjedzie ten pojazd, do którego ładuje, to będzie łatwo naładować. Widzicie? A tu jeszcze zobaczcie, ta koparka odpoczywa. Nie ma kierowcy. Stoi, a tu z przodu to jest taki mały walec. Wiecie, ja przejdę, żeby to lepiej było widać. Właśnie to jest taki mały walec. Tu przybliżę. O, zobaczcie, tu na dole. A tutaj ma taki właśnie metalowe. Tam często się to wypełnia wodą i wtedy ugniata ziemię. A jeszcze z ciekawych rzeczy, to na taka wielka budowa, tam jest taka mała betoniarka. Zobaczcie, jest piasek, jest cement. Ale myślałem, że ten, że na takiej budowie to będzie jakaś większa betoniara, to taka malutka. Tyle moje bąble. Mieliśmy okazję zobaczyć właśnie, jak się reguluje rzekę. Czyli jak wykopać taki rów, żeby właśnie rzeka płynęła, żeby pewnie nie wylewała się. Kocham was, buziaki, pa, pa, pa.